Hanna Niewiadomska, Łaciaty Świat. Niedaleko Legionowa stała raz łaciata krowa. Wypasiona, bardzo zdrowa. Czarno-biała, łąk królowa. Szując trawę mokrym pyskiem, tak muczała nad pastwiskiem. Jestem bardzo specyficzna, można rzec geograficzna. Na mym boku, trochę wzdętym, mam łaciate kontynenty. Od ogona aż po głowę widać łaty wręcz światowe. Tak więc proszę do mnie, krówki, byczki, cielce i jałówki. Gdy tu do mnie wszyscy trafią, zajmiemy się geografią. Przyszły mućki i krasule. Lole, tole, byk, herkules. Przybyło ich całkiem sporo. Tak na oko 15. Nasza krowa stoi w tłumie i tłumaczy tak jak umie. Spójrzcie grzecznie na tę mapkę. Zaraz lądy wskażę kwiatkiem. Z lewej strony, tuż przy głowie, Ameryki mam ja obie. Tam, gdzie język głośno mlaska, z zimna trzęsie się Alaska. Mocno trzyma się równika, czarna i wielka Afryka. Nad nią trochę mniejsza kropa. Co to? A to Europa. Z prawej strony doczepiona Azja, dumna jak matrona. A przy samiuteńkim zadzie łatą się Japonia kładzie. Zaś na brzuchu, przy wymionach, Antarktyda zamrożona. Gdy mnie doją, na ochłodę, leci ze mnie mleko z lodem. Jeszcze gdzieś na krańcu świata schowała się mała łata. Australia zagubiona mocno trzyma się ogona. Lekcja trwała do wieczora, aż do jenia przyszła pora. Wtedy cała rogacizna musiała to szczerze przyznać, że choć nie czytała ksiąg i nie opuszczała łąk, to poznała wielki świat z tych wspaniałych, czarnych łat. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.